Ty mi nie mów, co ja mam robić. Jezu, nienawidzę go. Czy ty śpisz, ty możesz pożyczyć Ponice pieniądze na ten urodziny? Jezu, nie, nie przestańcie, nie mogę, bo mnie tak wkurwia ta mojego maniera. No, też mi tak dziwny. On jest jakiś, on jest ogólnie dziwny chłop. Zablokował mnie. On jest lekko dotknięty przez aniołki. Ale ja sobie tego dziwnika zabrałem. Nie. O, wino się otwiera, czekajcie, już gazuje. O, otwarte! Happy New Year! Nie interesuje mnie to, czy zabrali, czy nie zabrali. Maciej 005 dołączył. O wilku mowa. Znaczy Maciej, to nie o tobie, ale my rozmawiamy o innym Macieju. Ale słuchajcie, ja wiedziałam, że taka akcja będzie i doszła do tej akcji, że prawda wiecie na ja. Jebana. Jenner, jak mnie będziesz ze wszystkich kont obserwować, to będę miała tysięcy, będę mogła lajwać. Kochani. Nie, nie będziemy chcieli się pogodzić. Znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o moją osobę, to nie. Tutaj zgody już nikt nie będzie. Nie, ja już kończę ten rozdział. Dla mnie, kurwa, mieć, mieciem kurwa zostanie. Ja już skończę. Ja naprawdę, to ja najbardziej zostałam poszkodowana. Ty? Kalifornia. Chyba ja. Kurde, nie odpływa się do wina całkowicie. Ja uważam, że najwięcej prawdy mówi Gosia. Tak, uważam, że Gosia zawsze ma rację. Gosia robi rinkus. O nie. Jaki finał jest sprawy? Jarek. Wino mi wybuchło w twarz. Taki finał jest sprawy. Że wino mi w twarz wybuchło. Ojejku. Ja pierdolę, mam całą chatę w winie. Powódź! Widzę, że pokłóciłeś się z Monią. Nie z Monią, tylko z Maćkiem. Maciej, nazywajmy rzeczy kurwa po imieniu. Powiedzmy, żeby się wino zdarzało. Po pierwsze. Oj. Kurwa. Ej, dobra, jest. Chuj, Rafał, patrz. Weź mi na większy ekran. Uwaga. Oh my god, co to jest? A jak to się robi? A jak to się robi? No, dobra, jak to dobra się chuj, wyślę ci to na priv. Okej, okay, spoko, Maciej, dzięki za obsa. Musisz wyśleć ci to na priv. Nie, płaciła. Ja już chcę skończyć ten rozdział, za dużo nerwów, za dużo tego wszystkiego. Nie, nie, się jeszcze z nami na sali. Nie, nie ma go. A nie wiem, czy... Nie wiem, czy słyszeliście, ale Gosia mi dała... Ona. Jest tylko Anetka moja. Ona mi dała Gosia. Jezu, wino ciepłe. Jest Aneta? Nie ma Anety Lemu. No jest, jest. No, obok ciebie jest. O Jezu, mi chodzi o prawdziwą. Jenner to podróbka. O Boże, i wy tak sobie klikacie i zgłaszacie, i zgłaszacie, i zgłaszacie, a ja się śmieję i wchodzę z nowego konta. Boże, słuchajcie, no zgłaszajcie. Nie, nie, Jarek, to zapłaciłem. Kurwa, skarpetka mi padła. Jarek. Do wody. Ej, Kamila, co? Kamila. Tutaj jest Jarek, umów się z nim. Jaki Jarek? O Boże. Aneta no. Jenner. Jarki. Z wnukiem Chris. No to jest prawda, że jestem wnukiem Chris Jenner, to jest akurat prawda. No słuchajcie, ja na początku ktoś tam słyszałam o was na początku na tej dramie, takie mówię, chuj, nie wchodzę na TikToka przez kilka dni, później patrzę, grubsza sprawa. Mówię, o, żeż, kurwa, to muszę. No bo ja ci powiedziałam, Oliwia, no ja ci powiedziałam, no. Jaka jest sytuacja. Jarek. Ja tak to bym w ogóle nie wiedziała, serio. Jarek, ty się musisz umówić z Kamilą. Jaki Jarek? Ja serio, ja w ogóle nie wiedziałam. No Jarek, kurwa. Poczekaj, ej, Oliwia, poczekaj chwilę. Zobacz, tutaj masz Jarki i wejdź sobie na ten profil i wtedy będziesz wiedziała wszystko. Możesz, kurde. Ja pierdolę. Do Kosty idziemy. Idziemy do na kawę do Kosty. Lubisz ja dziewczynki? Ja pierdolę. Na Jarki, a gdzie ty mieszkasz w Londynie? W Budapeszcie. Jarek, ty musisz się umówić. Nie, ale możemy pogadać normalnie chyba, co? Nic, Polianka się nie dzieje. Wszystko okej. Okay. O Jezus, moja myszka przyszła z tymi pięknymi ustami. Ej, Jarki, jaki ładny. Co to jest? No widzisz? No, ostaw go, kurwa, w spokoju.
odbyt na Jenner, zostaw go kurwa w spokoju. No ale... Patrz, już poszedł do zakładania na profil. W Londynie i Karowice. Co to jest Karowice? Ale słuchaj, ja jestem z Londynu, ja muszę cię obczaić i powiedzieć. Jarki. Ale słuchaj, ja jestem z Londynu, ja muszę cię obczaić i powiedzieć. Jarki. Ale słuchaj, ja jestem z Londynu. Wyciszę go, kurwa, wyciszę go, nie? Zapnij ryj Jenner. Jennerowi to drugi się chyba podoba. Jennerowi to drugi się chyba podoba. Halo, Jarki. Cześć. West London. Halo, Jezu, Jarki. Cześć. Kto ma taki przegłos? No to Jenner dostał bana. Ej, ja wam w ogóle coś muszę powiedzieć. A ja South East. O, to no dobra, to cię bym miała do ciebie. Jarki, odbierz mnie z Luton. Zwrócił. Jarki, Kamil, ten, Jarki, hej. Kamil, ja ci dam kurwa Kamil. Ła! O nie! Rafał, wypierdalasz z tego live'a. Cześć! Cześć! Jarki, halo! Halo! W ogóle nie gadaj z tym na dole, bo... Co tam u ciebie, Jarki? Co porabiasz? On już nie mieszka w Londynie, ale ja mieszkam w Londynie. Ja mogę zamieszkać. Ale słuchaj, tak, co mówię? W dupie będziesz mieszkał. Jarki, musimy się na kawę umówić, bo ja cię muszę obczaić, żeby Rafał Jarki, powiedzieć... Jarki, no pójdziemy na kawę razem, wiesz? Bez Kamilia. Patrz, ja go wyrzucę. Uciekaj mi stąd, kurwa. Nie będziesz mi tu, kurwa, przeszkadzał. I co będziemy robić? Musimy pieniądze wysłać Monice, żeby zobaczyła na charity. Nie, ale Jarki, umawiamy się na kawę? No możemy. Bo ja ci będziemy takie rzeczy robić, że nie będziesz mógł zasnąć. Jezus, Jenner, proszę cię. Mam wolną chatę. Topa! Jenner, lecisz. Jeszcze raz mnie życzysz. Jessie zapytał tajemniczo, jak Rafał mnie wybrał, to ona nic specjalnego jej wybrała i że wybrałaby go szczerze. O. Aha, ja też. Ja już teraz też. Po co tu Rafał jest na tym live'ie, nie rozumiem. On się na nas wniknął. Jenner, tutaj. On się na nas wniknął. Jarki, ty lubisz dziewczyny czy chłopaków? I to. No to bramka otwarta, kochany. Jak masz na Instagramie? Napisz swojego Instagrama. To jest Aneta Psychopatka. Ale na razie, zakochałem się w Rafale. Dobra, Jenner, dasz mi się umówić, czy nie dasz? No on się zakochał w Rafale. On powiedział, że zakochał w Rafale. Znaczy on zakochał się we mnie. Poprawkę mała. O, ja wiem, dokładnie, on jest, to jest słaba partia, słuchaj, u mnie znajdziesz ale słuchaj, słuchaj, ja ale bardzo słuchaj, lubię. Ja cię zabiorę, pójdziemy sobie do Soho, do DIY. I pójdziemy na romantyczny spacer na London Bridge. Nie, DIY, pójdziemy do Heaven. O, ja jeszcze lepiej, Heaven super, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten pomysł, jestem bardzo zainteresowany. Słuchaj, ja mam największą aparycję. Z tego ty, Marek, co ty gadasz za głupoty? Rafał jest mój i go w krzaki biorę. Powiedz mi, czy ty byłeś. Ale możemy iść do Heaven. Zaprosił. Tak. Pamiętasz, Marek, ta aparycja odleci. Znowu. Ja cały przy tobie odlecę. Ty, Jenner, jak mi tego Bolta wysyłasz, ja się zabiję. Tak, słuchaj, sobie romansuję z moim chłopakiem i wysyłam ci Bolta jednocześnie. Kurwa, znowu dostałam. Ja pierdolę, jaka patola. To mówisz Jarki? No, dlaczego jest tylko Rafał? No oczywiście, że mam mokro. Ja ci się pokażę na pełnej okazałości na priv, jakbyś chciał. Słuchaj, Rafał wymienka. A gdzie ty mieszkasz? Rafała blisko, już widziałem na priv. Blisko czego? On wymienka, on to słaba partia. Boże, weź go. Bo... Już widziałem Rafała w pełni o zakałości. Zakałości. Ej, słuchajcie. Ej, ja was się spytam, Kamila, bo ty mi nie odpowiedziałaś na pytanie wtedy. Mhm. Czy Bromwich, czy coś w stylu, co ci mówiłam wtedy, pamiętasz? West Bromwich, czy coś West w stylu? West Bromwich, no. No to jest tak. Daleko od Londynu? No, trochę jest. Trochę, no jest. No. Ile to jest z mil? Nie, no więcej, ile to jest z mil?
No, jest trochę, no ale pociągiem mi się wydaje z... A tak, a Bantim za 17 funtów dojedzie. Nie, no, gdzieś z godziny 40. No, też mi tak wydaje, że to jest godzina, no. Ale ogólnie z centrum Londynu, ja? Z Houston chyba są pociągi tam. No, nie wiem, ja... Jaki Rafał? Do mnie. Kurde, syny do mnie piszą teraz z Ubera, kurwa. Nie z Bolta, tylko z Ubera teraz piszą. A to zadzwoń do nich, na chuj kurwa dzwonisz. Jarki! Całusków mi na nas nie przesyłasz, rzadko się zdarza. Ja ci zaraz wyślę. Rafał jest w ogóle niezainteresowany tobą. Rafał codziennie wysyłał przez ostatni week. Nie wiem, co się stało. Aneta, czemu ty masz taki bas? Jaki bas? Co? Ja z subwoofera nadaję. Ja zaraz numer udostępniam. Ja z subwoofera nadaję. Dlatego. Jarki? Tak? A jesteś aktywny czy pasywny? Jestem uni. To jeszcze lepiej. Jezu, anioł nie człowiek. Bardzo mi się podoba. A to widzisz to? Bo wejdź z nim na kawę. Ale żadną kawę, ty na żadną kawę nie pójdziesz, debilu. A ja nie jestem od urodzenia. Jedno i drugie nie pójdzie. Żadne. Oni są nienormalni, Jarki, oni są chorzy psychicznie. Nie, nawet z nimi nie dyskutuj. To nie jest w ogóle prawda. Ty, Rafałku, jesteś jaki, a... Czy... Ja wiem, ale nie powiem. Ja wiem, ale nie powiem. On jest autystyczny. Autystyczny on jest. Ja jestem bardziej P. On ma Auschwitz. On ma Auschwitz, dokładnie. Tak czułem, że P. On ma Auschwitz i autyzm. Raz Aneta, potem Eden. Co? Edek. Jaki Edek? Edek. Dobra, ja nawet nie czuję, co on pisze. Jarki, słuchaj, ten... Dobrze, ja tutaj nie zagadasz. A masz panie Grzesiek czerwony. Kto? Ja? No przestańcie. Z czemu ja z tego konta akurat musiałem być? Z temu? Jest włączyć do lęku głosowe. A to Maciek ma teraz chyba live'a z Desi? Jaki Edy? Dobra, nie przestańcie farmazona, się nie mogę skupić tutaj na tym. Ja się nie mogę skupić na tutaj moim tym, na moim Jarki. Edek z krainy Kredek. Jenner ma osobowości. Teraz kobieca, teraz mężczyzna. Ja dla Jarkiego może mogę być albo kobietą, albo mężczyzną, jak woli. O Jezus. Jarki, co wolisz? Jenner jest rudy i gruby. Zamknij tą mordę niewypowiedzianą, bo zaraz to konto zabiorę. Będziesz sobie gadała do ściany. A ty do swojej siostry bliźniaczki cegły. Jarki. Oby nie okazało się, że Rafał to Zuzanna. Idę mi się, bo muszę iść spać. A dobrze, to pójdziemy razem. Ty kurwa byś chciał. Ja mam bliżej do niego, jesz? Ja już Ubera zamawiam. Ja ci zaraz zamówię. Zamawiaj TW50JQ. Niech to okay. Będzie. Okej, okay, no problem. No, widzicie? Szybko się zmieniam. We will fuck all night, baby. Nie, Jenner, przestań, Boże. Yeah, I'm so horny. Yeah, I know you are. Ja już wsiadam w Elizabeth Line. Kurwa, zrób rimi. Chcę tam kurwa udostępnij rimi. Wyjedź Uberem, będzie szybciej, bo ja muszę iść spać, ale wstaję. Masz szybki numerek, dobra, kochany. Ja już zamawiam Ubera. Ja już zamawiam. Kamila, będę pierwszy, ja cię zaraz Bolta zamówię. Ja już szybko wsiadam, tylko jeszcze do kaszanki zajadę i ten. Dobrze, no to jedź do kaszanki, jedź. Weź mu banana ze sobą. Ty, a mam jeszcze banana, no? Ty, Kamila, słyszysz? Co? Pamiętasz, jak Monika dawała wywiad do Dillosa, jak była śpiąca? Połączmy się z Moniką, naszą guru. Nie, ja się chcę z Jarkiem połączyć, kutasami. Oj, pokażę ci na privie. Serio? Rafałowi chyba pokazywałem, jakiego ma. To mi też pokaż, jak masz na Instagramie? Jak masz na Instagramie, kotuś? Ja nie używam Instagrama, to jest dla dzieci. A gdzie wysyłasz? Na Messengerze, na WhatsAppie. No to na WhatsAppie, to musisz mi wysłać tu na TikToku swój numer, to napisz do ciebie. Otóż jak się szybko odpali, nie? Torito.
Rafał widział wiele razy. No nie widziałem właśnie. Był. A żeby was moja matka, a żeby was moja matka przywiązała kablem do drzewa. Jarki, to dasz mi swój numer? Dam. A to napisz mi teraz na priv, ja ci dam follow za Nety Leny. To nie jest moje konto, ja nie wyglądam tak, jak powiedzmy mężczyzną. Ja nie wiem, jak to się robi, bo ja nie umiem używać nawet tych danych. To nie dyktuj, tylko tutaj. Mów, na głos, mów, nie ja nagrywam. 997. No, dalej. 997. Plus 44 albo 0 na początku. Kota, no ja zaraz... To są sami swoi. No na pewno, nie podawaj. Podaj numer. Nie podawaj. Give me your number, bitch. Kochany, chodź, chodź, kochany. Send me invitation. Send me invitation and then I'll give you my number. I will send you a message. Let's take a minute. A co ze mną? No. Udaj mi follow na TikToku, bo ci wysłałem, to wtedy będziemy mogli czatować na free. Ja już zakładam buty, ja już jadę do niego. Ale skąd jesteś? Ej, ale słuchajcie, tutaj jest bardzo dużo osób. Ona mieszka na Cancino, ona żyje z Cancino, nawet z nim nie gadaj. Nie. Ona na Cancino. Mieszkasz pod wycieraczką. Ona serio na Cancino żyje. Nie żyje na Cancino i pracuje normalnie, weź przestań. No ale ona doprowadzają serio. Ci do Cancino. Ona w Cancino żyje. Wszyscy wiemy, jak ty pracujesz, ona dobra? Ona okradła autu na pieniądze, naprawdę. Kamila, my wszyscy wiemy. Ja wiem, że ty kradłeś skarpetki z bazarku. No kurde. Ona no. Naprawdę ona w Primarku kradnie. Ona kradnie w Primarku, serio. No tak, na pewno. Na Bromley, no. O Jezus. Ona jest tą, ona aba, jak jej kancel nie wypłaca pieniędzy, to śpiewa na Oxford Street. Janet, jesteś chory psychicznie, naprawdę. Idę spać, dzieci. To daj mi, odpisz mi na TikToku i wyślij ale mi ja numer. Już jadę do ciebie. Nie, to ty mi napisz na TikToku. Coś na M? No to napisałem, wysłałem ci taką machającą rączkę. Jarki, ja już do ciebie Rafał? Jadę. Nie jedziesz. Rafał, zablokowałeś tego M, coś tam, coś tam? Ale gdzie jest ta rączka? No w wiadomościach, musisz mi dać jeszcze raz follow. Daj mi follow. Ale ja ci zabiję, Jenner, ja wiem, że to ty do mnie no piszesz. Daj obserwuj, follow, musisz kliknąć w mój profil teraz i dać follow. Dobra, kurwa, oddaj ci mi pieniądze, w tej kurwy napisał. Nie, ten Aneta Lena, Aneta Zychowita w czerwonym dresie. Jenner do mnie napisał, wypierdalaj od Jarkiego. Czemu Aneta Wychowska jest tak, mężczyzną? Tak, bo to jest takie udawane konto, bo mam pana. Blokowałem ASL, za to napisał. To jest udawane konto. A Aneta Lena też jest z Anglii. Jakbyś chciał alkoholiczkę, to możesz... Jarki, dałeś mi follow? Follow mam ci dać, jak to się robi. Ja nie się... A powiedz do niego jeszcze raz, kocie. Koteczku. Nie znam się na tym TikTokowym... Jezu, to no. Jak z Gośką. Jarek, bierze on cię w tym momencie nieprawda. Nieprawda. Obraża cię, to mocno cię obraża. Jarki, musisz wejść mój profil, dać follow albo obserwuj, nie wiem, jakim masz telefon. A, maestro, chodź do maestra i tam padę. Jak się spotkamy, to mi to ładnie wytłumaczysz. Nie, samolot nie ma moderatora, bo po prostu się, ale na moderatora, bo oni by sensy, żeby był. Ale obiecaj, że będą przytulaski. Nie będą. Pytają się, czemu nie ma moderatora u Moniki. Jarek, po prostu oddał. Możesz mi to obiecać, czy będę przy teraz? Nie może. Może. Nie. To nie, czy tak? Nie. Jarki, my wiemy, że to robisz rimming ust. Ja wiem o tym. Nie musisz tego mówić. Ej, Olivia, zostaw Jarka w pokoju, okay? Ale ja nie wiedziałem, bo ja się zakochałem w Rafale. Co on zrobił? Słucham? O zakochałem nie. Się. Dobra, kochani, zgłaszamy pan do Rafałowi. Adres jego potrzebuję w tym momencie. Jenner. Ale ja nie chcę moderatora. No zostało ci no tylko tak, kurwa tyle. Kto do mnie pisze, kto do mnie gada, czy się spotkamy? Ja wiem, co ty chcesz. No. Czy uważasz, żeby Aneta Lena do ciebie nie napisała? Za żadnym pieniądzem. Nie, ona w tym miała lipę, nie? Ona chce z tobą się spotkać na piwo. Napisała do mnie. Harry, jak mi wyślesz jeszcze jeden kurwa SMS, to cię zabiję. No to ci napisałem, odpisz mi na tego SMS-a.
Wiesz, co do mnie napisał Rafał? Zamknięty. No. Co on napisał? Nic. Zaraz, bo się napisze do Jarka. O, no właśnie, Gośka lubi odbijać. Zamknij ryj, do mnie napisał. Nie no, co on ci napisał no, teraz? Z TikToka weryfikacyjny jakiś tam ten kod mi wysłał i napisał do mnie zamknij ryj. Jarki, to dasz mi swój numer? Nie, nie dawaj, bo... Jenner, jestem zazdrosna, że mnie chce zdradzić Jarki. Ale mi w ogóle nie chodzi, dajcie mi Jarkiego. Jarki, nie dawaj mu numeru, będziesz miał tak przerobane jak ja. On ci będzie wysyłał. Nie, zamknij to mordę. No, Rafał ma mój numer. To niech mi poda mi. Rafał. Podasz mi Rafał? Nie. On mi nie poda Jarki. Bo, on ci nie poda, bo on wie, że ja jestem jego przyszłym chłopakiem. On cię zabije. Jenner, to zamknij ten ryj, Kamila. On dzwoni do mnie teraz, a na coś tam, jakiś klub. Nie, ale zobacz, jaka to jest nazwa. Zobacz, jaka to jest nazwa. Przyjrzyj się. Widziałam właśnie, ale ty, ja no wiem, czego, że to ty jesteś. No ale czego? Zobacz, czego to jest nazwa. No tej właśnie grupy, co ci podałam. Tej, no. Komornik. Ja myślę, że dobra, ja nie wiem, bo przyszedł naczelny hejter, bo naczelny hejter przyszedł i on, ja go bardziej wolę w sumie. A skąd masz mój numer, Jenner? No, Dbyrczka. Ja go uwielbiam. Co to jest za Valerii? Hello. No to oczywiście to nie jest celowy. Nie chcę nikogo obrazić i tak dalej. Jarki, dobra, weź się właśnie się dowiedziałem, że tego się nie... Hello. Ale chuj mnie to obchodzi. Mnie obchodzi Jarki, a nie ty, kurwa. Jarki. Właśnie, kiedy tarantka? No właśnie, Jarki, dobre pytanie. Ale z Rafałem. A to nigdy. On nie ma czasu. On cię nie chce. To mi nie chce? Kamila. Nie chcę. Tak powiedział, czy mi nie chce? Tak powiedział. Kiedy tak powiedział? Wczoraj. No słuchajcie, jakiś numer do mnie dzwoni. Kłamie. No naprawdę. Okej, no Kamila, Kamila, kiedy masz dla mnie miejsce w Londynie? Nie ma żadnego miejsca dla was, zamknijcie te mordy w końcu, kurwa. Dobra, ja zamawiam Ubera i jadę. Nikt z was tu nie przyleci. Cześć, naczelny hejter, misiu. Jarki, what was your passcode? Tango Whiskey 5, Sierra J. Kubek. Okej, jedziemy, Kamila. No czy ja jadę, ty nie jedziesz. Ja jadę, Kamila. No. Ty do mnie dzwoniłaś teraz z nowego numeru? Nie. Czemu nie? To Jenner. Nie, ja tylko do Kamili dzwonię, żeby zamknąć. Wszystko to jest Jenner. Jarki. Jenner, kurwa, debilu, no. To nie ja, naprawdę, ja teraz mam Jarkiego tutaj. Nie jestem tobą zainteresowany. Nie jestem tobą zainteresowany, uwierz mi, mam lepszy. Jenner, co zatem znowu kręcisz u zębuszki. A takie tam, wiesz, żebyś w końcu na mnie uwagi, który jest naprawdę hejter. W końcu byś się mógł do mnie odezwać, bo gdzieś... Napisałeś wtedy do mnie na tą Angelę Kozlową na Instagramie i już to konto mi przepadło i nie mam z tobą mieć kontaktu. Mój ten miesiąc. A on jest taki słodki, ten naczelny hejter czasami. Ja sobie pójdę spać. Rafał poszedł, dobra, zamknijcie mordę, Rafał poszedł. I... Ej, ale patrzcie, co Oliwia wystawiła. Pójdę spać, bo ale, ja jestem bardzo zmęczona. Idę spać. Co ty zrobiłeś? Mogę iść spać? No czasami byłeś, no znaczy cały czas byłeś dla mnie taki cute. Ale powiedzcie, to jest to robione. To jest prawdziwe. To prawdziwe, znalazło no, mojego. Lasucita zrobiła, to Lasucita zrobiła przecież. Na domówce ja pijam z Lasucitą w ogóle. Jarki, to podasz mi swój WhatsApp, czy nie w końcu? Ja mam coś... tak najebany, że tego nie czuł, że tak się podnieś wypowiadał, no. Jezus, dobra, ja zamawiam Ubera i jadę do Jarki. No dobra, już mówi to 15 raz, zamawiaj i jedź, nie wiadomo gdzie, ja tutaj z Jarkiem zostanę. Rafał też wynocha. Ja jadę do Jarka. Nie jedziesz do żadnego Jarka. Ale cię tu nikt nie zapraszał, teraz to jest mój. Muszę was uprzedzić, że ja już... Przepraszam, coś mi się stało, bardzo przepraszam. Że co, Jarki? Że ja już jestem po masturbacji wieczornej i nie będę kochany, wstanie, ja dam radę, stanie zaspokoić was. Ja ci, kochany, ja zrobię wszystko. Kochany, przy mnie jeszcze 3 razy. Kochany, ja nawet ja full usługi robię. Kochany, Jarek, nie słuchaj go, on jest grudy i gruby. Ty jesteś gruba, posłuchaj mnie z tego pisto.
Jest rudy? Nie wkurwiasz tutaj. Nie jestem rudy, bo ona jest ruda na pochwie. I zamknijcie ten mur. Poznajecie? Berczek, no nie, nie pokazuję. No śmieć Berczek, no jak nie wiemy, jak wiemy, no. O, Rafał poszedł. Słuchaj, Jarki, a ten... Ja jestem tu cały czas, kurwo. Jarki, hejka. Co tam? Opowiedz nam coś o sobie. Zobaczcie, zobaczcie, ej, jakie ładne brwi mi wyszły. No dobra, widzimy, Jezu, nie musisz tego mówić, widzimy przecież. Są inne rzeczy do roboty. Jesteś. No. Ja, kochany, jestem, jak obok ciebie mieszkam. Ale z jakiej dzielnicy? Na Mayfair. No, nie on mieszka nie na Mayfair, bo on już został wyjebany z Londynu, bo ja go zgłosiła na policję. No tak, no ona dla mnie poszła na Metropola, Metropolitan Police. On mieszkał na Downham. To ty mieszkałaś na Downham. Mieszkałeś na Downham. Ona na jakimś Croydon mieszka i ona drzwi zamyka od środka trzy razy, bo ma jakąś ja pokolę. Mieszka wszystko Croydon. No wiem, widać. Dobra, chodź, mam szczery. Jenner mieszka do Bana. Jenner hater do Bana. Dalej, kto jeszcze taki cwany? No powiedzcie, kto tu jeszcze jest taki cwany? Jenner mieszka na Seven Oaks. Ale tam chyba ty. Ej, dziewczyno, ty mieszkasz na jakimś cancelu, daj mi spokój. Dziewczyno, ja z cancelem nie gadam. Jenner mieszka na Seven Oaks, mówię wam. Tam dobra, są stare dziadki mieszkają. No tak, naczelny hater, bo nie dość, że już mi do mnie nie piszesz, to teraz jeszcze mi utrudniasz życie. Boże. Jarki. Ja jestem gwiazdą. Ej, naczelny hejter, chodź na okienko. Jenner, ja cię kocham. Ja kocham Jarkiego. A jak widzieliście to? No trzy zęby, no nic nowego. Jezu, już mi przełudziłeś, jak to usłyszałem. Że co? Że mnie kocha, już no, spałem. A widziałem, cię obudziłem, bo to jednak jest znak. Ja myślałem, że Rafał to powiedział. Nie, Rafał to jest cel. O, ty chuju jebany. Ale wiesz, że musisz być przy kapuście, jak chcesz się ze mną spotykać. O, Karla przyszła. Witamy cię, Karla. Cześć. Puszcie, Kamila, to jest dla ciebie twój nowy chłopak. Jak ci się podoba? Święty spokój. Nie mogę, skończyłem z tym uniwersum 2 lata. Ta, ostatni do Mateusza, kto na Bigo wchodził? Dobrze, ta mówka nie jest zła, naczelna. Panuje się. Karla, cześć! Przywitasz się ze mną? Czy nie? Karla. Moja koleżanka, dobra. O, to jeszcze wy sobie... O, to już widzę, że ten... Miłość rośnie wokół nas. Ryży? Do Bana. Karla do Bana. Modernizacja do Bana. Prosimy Karlę. Bo ona no widzę... Ją chyba ten piąty palec u stopy uwiera. Karla, jak tam palce? W normie? Ty do mnie ryży mówisz? O nie, ma flipę, nie? O, cwaniaro jedna. Masz lipę. Na pewno idź na jakiś... Na chuj tak kurwa dyszysz, psychopatko jebana. Jenner, jak tam w końcu w dalszym końcu brak. Nie mam. Zabrali. Nie mam palca u stopy, bo mi odpadł. Jak tam kostki? Jakie pięty? Z piętami wszystko w porządku. Jeszcze. Nie mam jakichś grzybów. Mój w porządku. A twój palec w porządku? A, no tak, gdzieś tam został, nie? W otchłani. Mój też w porządku. Chcesz zobaczyć? Bo wymieniamy się na priv zdjęciami palców? Monika takie haluksy ma. Ja pierdolę u stóp. A, żebyś teraz mordy kwadratowe nie miała tego gadania. Ja nie mam. Zaraz z Bana dosłownisz tutaj. Jarki, weź im coś no to położę, daj Jarki. Chyba zasnął jak gośka na live'ach. Mówiłem, że mają coś wspólnego. Rys, ja ci zaraz dam rys, Karolita, to zobaczysz. Będziemy na taką lipę. Razem z naczelnym, wy się nadajecie. Do lekarza jedno i drugie natychmiast. Jeszcze tu Ines brakuje. Dajcie czy Ines? A co? Poszedł. Dobra, wiecie co? Wychodzicie z tego live'a. Natychmiast. Banujemy was. Do ciebie, dobra. Bo pogoniliście mi tego. Jak on się nazywa? Ale co to no, seks. W ogóle? A co ja mogę chcieć?
Nawet Karla to potwierdzi, że jestem ladacznica. A widzę, że tu Karla się pouchwala z naczelnym. Dobrze, wy się nadajecie. Rafał, muszę tobie coś wysłać. Piełna sam tutaj co gipsmonika? Na pewno, bo w trumienkach chodzi. Jakie trumienki musi chodzić? Ty suko jedna, ty się śmiejesz z moich trumniaków? O nie, a powiem ci, że mam nowy kolor. I jeszcze takie zakostka sobie kupiłem, te same. Żebyś mogła sobie pozostać. Nowe mam, nowe takie zakostkę trumniaki. Ja możesz sobie pozazdrościć. Pozazdrościć sobie możesz, Karla, moich trumniaków. Nie, to Rafał tym swoim karłowatym ryjem przez pasugo, a nie ja. No ale w końcu wyszedł, zaraz Jarki wróci. Ta, robisz realny content, chyba wiesz, gdzie na Roksie. Więc wrócił. A ja też się tak rozgadałeś, że masakra. A gdzie ale jest Jarek? Ja nie mówię o klapkach, ja nie mówię o Birkenstockach, ja mówię o Clarksach. A gdzie jest ten, a gdzie jest Jarek? Nie wiem, no pogoniliście go, Rafał kamerki nie włączył, to uciekł. Ja też kupię, ale ja mówię Karla o nie o Birkenstockach, tylko mówię o dobra, Clarksach. Dobra, ja kończę, bo ja mam za 2 minuty. Dobra, to pa, już mówisz, to 15 raz. Clarksy to były trumniaki. Jadę sobie do tego, do Jarka. Ej, ale Birkenstocki to są zajebiste buty, ja też tak uważam. A ty mówiłaś chyba, że kupiłaś. Brzydkie są, dobra, pa. Ale mnie już życie zdominowało. A ty masz jakiś naczelny hater problem, widzę, kolejny. Słuchajcie, za kolekcję moich butów byście sobie mogli życie ułożyć od nowa, więc zamknijcie ten rys. Iwon, natychmiast. Skończyło się. Kocham, jeszcze ja pamiętam, że chciałam obserwację od no, i też mam je. Są Arizony, mam te Arizony, one są świetne, tylko takie odbijają mi się trochę od pięt, tak klepoczą, ale też są spoko. Ej, kochani, oglądacie, a ja jestem nadal na miejscu, kurwa, siódmym. Zróbcie coś na konto. Pierwszym. Ale że zamknij się na pierwszym. Nie, jestem na piątym miejscu. Jestem być na pierwszym dzisiaj. Oby nie. Kurwa, zdarłem gardło na tego Macieja. A ja tutaj muszę walczyć z hejterami, z Karlą i z Naczelnym. Jeszcze z jakąś kropelką, kurwa. Masz kwadratowe pięty i dlatego. I kurwa kostek jeszcze Karla, nie mam tego. Ale ja widzę, Karla, że ty się rozbrykałaś. Jeden telefon i ci tu nie będzie zaraz. Zadzwonię tam, gdzie powinienem. Ty mi pięty, Karla, możesz wylizać. Tipsy mi ugryź. A ty chcesz zabiegi, bo masz famous, a mówisz, że za buty życie nowo. Takiego wadzi, zrobię zabieg. Ej, ale... Ej, wy jesteście chamy, Naczelny, wiesz coś? Po Karli się tego spodziewałem, bo Karla to mnie już od Zaraja Dziejów hejtuje, bo ona jest moją największą hejterką, ale ty? Tego się nie spodziewałem. Naczelny, tak? Ej, ale ten komentarz powinien być do Maciusia, bo ja widziałem jego pięty. A mam ładne pięty. Ja pierdolę, ty mi nic nie mów, kurwa. Ja wziąłeś te palce u... jeszcze pani Magdalena. Dobra, kolejna. Ja ci tam dopadnę w piątek w tej Zduńskiej Woli. Tam Żelazowej Woli, czy gdzie ty tam mieszkasz. Masz lipa kolejna, nie? Dalej, ktoś jeszcze chętny? Dziubasku, wyślesz zdjęcie pięty, się pogodzimy. Kochany, ja ci wyślę zdjęcie pięty. A za co my się w ogóle pokłóciliśmy? To ty się do mnie prujesz, stara ruro. A po drugie, zaraz mogę wysłać zdjęcie pięty. I kostek zdjęcie też ci mogę wysłać, bo jej mam. A że ta urojona stara pindla Karla sobie tak wmawia, bo ma kompleksy, bo nie ma jednego palca, to nie jest mój problem. Ty sobie ten ryż ufarbuj. Ja ci zaraz ufarbuję te włosy, to ci się spalą. Uważaj. Jenner kupuje buty w sklepie medycznym. Rafał, jak wrażenie po zobaczeniu Moniki na żywo, opodniecił się, Naczelny hejder, tylko nie stara. Ona jest mega stara, to jest emerytka. Ona jest psioczy jak stara baba. No, dokładnie. Karla mnie zmusiła, że muszę znowu na pół wina. Dziewczyno, masz lipę, nie? Jemy wino. Ej, Jenner. Ja mam kurwa znowu i sobie kupić wino. Idź, ja mam tą butelkę, ja przytom byłem. Jak miło, sami znajomi tu, no widzisz, jeszcze mówię, brakuje Ines. No, Ines mi tu brakuje. A. Kto to Ines? Temat rzeka. Jak dzwoniła do domu dziecka, to jest, była jakaś postawiona karta. Jest, jak dzwoniła. Co? Do domu dziecka, to była jakaś postawiona karta. Jezu, jaki down. No. Jaki to rodzinny live? No, rodzinna atmosfera, Karla. Z tobą szczególnie. Ten typ, kurwa, ludzie to znaczy, no kurwa, uwierzyli chyba w to ludzie, bo zostali z nią. Ja ci, Karla, ty mnie, Karla, obrażasz, ja ci mówię, że jesteś stara, więc w sumie stare dobre czasy wróciły. Nic szczególnego.
A kto to jest ta? Karla to jest, wiesz, to jest Onesto. Ona teraz dopiero wchodzi na TikToka, bo ona chyba przez 11 lat leczyła się psychiatrycznie, bo ona jest po prostu niespełna rozumu. Ona dalej jest na jakichś mocnych lekach, widać, ale chyba nie wzięła dzisiaj, dlatego tu weszła. Czy mam borderline'a? Karla jest zajebista. Karla na okienko, Karla zaraz włączy odkurzacz i powie, ja się muszę wyciszyć. Słuchajcie, jak kocham Karlę, to Karla zawsze, gdy z nią nie rozmawiałem, ona mówiła, muszę odkurzyć. I włączała odkurzacz i się tarła. Mam przyjaciół, stara Ruro. Rafała. Nie? Tak. Karla, już odkurzałaś, czy ty dopiero za wcześnie na ciebie? Ty tak lubiłaś sobie o pierwszy zacząć odkurzać. Przed snem. Się trąbę wysusz. Karla zawsze przed snem sobie lubiła odkurzać. Karla, ale Jenner tak samo. Chociaż nie. Karla jest takim, że widział. Jak nikt nie widział Karli? Jak nikt nie widział Karli? Ty chyba nie widziałeś. Była w końcu ta limuzyna? Nie było. Nie było. Już po 20 to trzeciej moja pora. Nie, przecież o 23 to wiesz, kto idzie dopiero. Wiesz, kto się dopiero u ciebie w domu budzi o 23. Ona się naćpał. Ona później, Oliwia, ona później jeszcze kurwa tam trąbiła, że jakieś zajebiste samochody zamówiła z firmy, a już nas kurwa dziadek złożył. Tyle powiem. Wiesz sobie tu widzę, co sobie zrobiłeś. Dobranoc, pan Luka. Ja widzę, sobie lożę hejterską zrobiłaś, Karla. Zaraz zadzwonię do ciebie, to zobaczysz. A Karla zaraz zapyta, słuchajcie, na czacie, ale o co chodzi, bo ja nie wiem. Cały tekst Karli, o co chodzi, bo ja nie wiem. No tak, ściemniała dawno. Ja nic nie wącham, pani Magdalena, ty chyba zaraz się wąchniesz. Wąchasz Coco Chanel. Ty, Karla, grabisz sobie, ale o co? Ja znam Maćka dłużej i uprzedzałam Rafała i Kamila już od samego początku. Ale ja przecież nie byłem głupi, ja widziałem, co ona robi, ale ja zagrażałem zęby cały czas. No. A w końcu kurwa dogryzła mnie, to ja musiałem wyglądać tego. Jego, przepraszam, jego kurwa, to Maciej jest jebany kurwa. Co tam, to przecie, Rafał, a to wiadomo, ale o co chodzi, Karla? No o co chodzi? Jeszcze zacznij odkurzać. Monika miała romans z Gosią, ojcem dziecka jest Gosi, jest Maciej. Jenner, co brałeś, że tak nawijasz? Zaczynam drugą butelkę wina. Ja mocham moje zajebiste perfumy. No ja wiem, biję pewnie z Biedronki. Jenner, Monika miała romans z ojcem, z Gosia jest Maciej. Co wy gadacie? Weźcie się leczcie. Karla, a jak słuchawki? Kupiłaś nowe słuchawki, czy nie w końcu? Czy dalej? Jenner, kto to jest? Karla to jest moja dobra koleżanka. Bardzo ją lubię. Taka bestia? Ale kto to jest? No, ona ma na imię Kamila. Kamila. Klara już po odkurzaniu. Jezu. Klara. Jeszcze tak wiesz, mam jedną chorą. No, to dalej nie kupiłaś nowych słuchawek. Dobra, czyli nic szczególnego się u ciebie nie zmieniło. Co to się odwala dzisiaj? No nie wiem. No widzę, że Karla się uruchomiła. Jenner dalej myśli, że ten oświetlacz w tym, co leży, to jest antybespirant? Tak, na jaja sobie nakładam. Czy coś jeszcze masz ciekawego napisane na kropelkę? Bo to jakaś kropelka? Karla, o nie! Ty chamie. Nie wierzę. Karla, ja ci dawno nie słyszałem, moja kochana myszko. Tak za tobą tęskniłem. A ja nie. A ta nie. Kochano, co tam u ciebie? Opowiadaj, jak tam słuchawki? Nie, jeszcze on! To też wejdę, Jenner, ty suko! A dlaczego ty mnie wyzywasz? Jeszcze każdy rozumie, bo ona ma urojenia, ten wiek, ale ty? Ej Boże, ja nie byłam na okienku chyba z 9 miesięcy. No, ale to były czasy, co? Ty ostatnio mi jechałeś na Bigo. Wypierdolisz tą pandę, wypierdolisz. W ogóle, cześć Rafał, cześć. Aha, bo ja myślałem, że to jest, bo to japońska panda, ja myślałem, że to jest ta chińska panda. O kurwa, japońska panda, chińska panda to trochę... No ja słabo jestem w geografii, ja wiem gdzie jest sierac, tyle się liczy. No tam, Karlita, opowiadaj, kochana. Jak tam? Właśnie, Karla, kochana. Jak drutko? Może być. A twoje? A dobrze, a co u naszego tego? Jak tam u siebie, jak ci się tam żyje? Opowiadaj.
U kogo? No u ciebie, no i u twojej ekipy, co pod dachem mieszkacie. Oni to byli dobrzy. Jeszcze żyją. Jeszcze żyją? Nie zabiłaś tego tej młodszej? Jeszcze żyje. Nie oddałaś? Dalej ćwiczy moją cierpliwość. No nie. Dobra, ale co tu prywatu uprawiacie? Ona poszła już do przedszkola, wiesz, więc teraz... Jezu, a nie dzwoni. Rządy prowadzi tam. A, czyli nic nowego. Dobra, Jenner, pokaż kostki. Ja mam kostki, na TikToku jest nawet film, dodałem zdjęcie moich kostek. To nie były twoje kostki, tylko to były kostki przebierańca. O nie, przegięłaś z przebierańca. O nie. Nie. Karla, ja ci zaraz dam przebierańca. A Miko ci mówił? Ja mam pytanie, a nie chcesz się zobaczyć? Mówił ci o drugim? A nie chcesz się zobaczyć tak. Sztuk Moniki? Powiedział mi, no dzwonił do mnie i mi to powiedział, bo ja się go pytałam, co tam u ciebie, bo mówił właśnie, że ma z tobą kontakt i mi powiedział. Ale tylko ja wiem. Jenner, ale to pokaż kostki. No to jak, Aneta Wrzychowicz i Wejt ma 20 obserwujących, tak jak włączyć kamerkę? Oj, kochani, wykupcie kurwa Jennerowi obserwujących, żeby mógł włączyć kamerkę i pokazać kostki. Nie opłacę, bo każdy konto załatwia. No właśnie, u mnie konto jest maksymalnie pół godziny dzisiaj. Nie opłacę. Jenner, a gdzie masz to swoje główne konto, takie pierwsze, co miałeś? Maciejem, afera. No Marek odpyta, też ma bana. No Boże. Serio? Ale na Instagramie czy na TikToku pytasz? No jest, Gosia Misia weszła. No Gosia bana dostałem wczoraj. O, Gosia weszła. O, Karla, poznasz Gosię. To jest super. Nadajecie na jednych falach. Dalej, kurwa, jaka Gosia? Ta Gosia? Tak. A, no jak ja w sposobie się do niej odezwałem, to uciekła. Ja coś kojarzę z tych afer z Mateuszem, że ona tak, to jest tak, Gosia, to jest nasza kochana Gosia. Gosia, chodź na okienko. Gosia, jak ja z nią rozmawiałam, to uciekła. Gosia na okienko. Bo ona się wstydzi. Kto ma bana? Natalka, ja też mam bana. Karla to Gosia, Gosia to Karla. No dokładnie, wy się, Karla, to jest po prostu jeden do jednego ty. Ale Karla, ja gdzieś oglądałem filmik, że Gosia ma załatwić Mateuszowi ten, reklamę w McDonaldzie. No tak, był live, Gosia załatwia. Czyli nic się nie zmieniło. Nie. Tylko Karlita. Przybyło ludzi. Tak, a co u Michasia? Ej, Karla, a co u Michasia? Michaś dalej, a dalej Michaś mnie kocha? I mówisz, że jestem pierdolnięty? Tak, bardzo. Tęskni za tobą. Ja wiem, ja za nim też. On jest taki słodki. Daj, Janor, blechu, ale zamknij, Rej, dlaczego ty się do mnie sapiesz? Sapiesz, podrywasz tutaj. To kurwa, ja? Ale ja mogę. To oni do mnie mgną jak muchy. Na chuj się chachasz, Harry. Ej, Jenner, a ty ten, tu czy tam? Teraz Wrocek. No, ten kawa. Okej. Okay. Ale idziesz tam do te? Od października, czy nie? To jest naprawdę. Raz, ale teraz Wrocek, no przecież ci mówiłem. No wiem, ja ale pytałam się, czy idziesz tą ścieżkę kariery, co mówiłeś? Nie. Tak. To ci mówiłem tak, dalej w tym trzymam. Okej. Boże, ale on widaka. Dalej zostaje prostytutką. Dalej. On, no tak, do Holandii, na tą czerwoną ulicę. Nie dogadamy się. Czyli teraz dalej będziesz na ulicy? Dokładnie. A wiesz, że kogoś ostatnio dostałem w Anglii? Do mechanika. Jenner, na Grofarze pewnie miejsce jest dla ciebie. No ja mam tam złotą kartę. Pamięta? No pamięta, mechanik o mnie cały czas o mnie jeszcze nie zapomniał. Ale dalej ma jakieś swoje psychiczne odpały. Było cimcirimcim? No była, jakby nie miało być. Okay. Mechanikiem? Hej, Kasiulka, hej, hej. W płaszczu, co pokazywałeś na Bigo? Opowiadaj, jak tam w Turcji. Nie zmieniaj tematu. No jak mam pokazać, jak nie mam kamery przy głupie? Nie jestem ryży, Karla, powiedziałaś. Wierzycie, to się zapytajcie Mateusza. Mateusz powiedział, że jesteś ryżym ulańcem. Tak, Mateusz powiedział, że jestem rudy i mam 1,50 m, słuchajcie. A na spotkaniu z Mateuszem miałem czapkę. I jesteś grubszy niż Armena. No dokładnie. No jestem grubszy niż Armena. No też mi powiedział, że jestem grubszy niż Armena. Armena, co? No dokładnie. Jestem grubszy niż Armena, mam 1,50 m, jestem rudy. Ale Karla i tak by mnie brała. Gdybym nie był gejem, to ona by się we mnie zakochała. No, poszła odkurzać. Ja już odkurzałam. Ale tak dla panu. Ej, Mati doszedł na okienko. Znaczy na okienko. Chodź Mati do nas. Karla! Ja z Mateuszem mam rozejm. Ja mu nic nigdy nie zrobiłam. A Mateusz, tak jak my też nie.
Nie ma. Mateusz, chodź, chodź. Ej, dlaczego nie mogę tego zrobić? Bo musisz powiększyć ilość okienek. Okej, okay, to poczekaj, tylko powiększę Karla to. Karla pewnie albo myje głowę, albo odkurza. Mateusz, jeszcze raz. Mateusz. Odłączył się od sieci. Mateusz, jeszcze raz. Ojej, dobry wieczór. Karla, ciebie to wieki nie widziałam. Coś... Karla na jednym okienku, nie wierzę w to, co widzę, nie? Ale my mamy my bardzo szybko byliśmy razem i normalnie rozmawiamy od grudnia. Ta pani nie była problematyczna. Nikogo nie słyszę. Przez pół roku, tylko u nas to trwało parę dni. No, ze dwa tygodnie mnie wyzywałeś od kurew, ale spoko, Mati. A bardzo możliwe, ale... nie kłamcie, bo kochacie mnie w każdej wersji, wydaniu, pierdolicie. Tęsknicie za tymi bluzgami, nie kłamcie. O, kocki kwadratowe poszły. Porządna doda to nie ta, nie? Ja nie piłem tutaj, słyszycie mnie? No, tak, a co tam kupa? Słyszycie mnie? Karla, ktoś ci zmarł, tak zapytam, że masz tą czarną stążkę, tak to moje kondolencje, bo ty raczej nie dajesz sobie klameki. Ona tęskni za mną i dlatego taką mam. No to niedobrze, to nie fajnie. Ona za mną tęskni, no, dlatego taką mam. No wiem, Magda. Jeszcze w ogóle zastanawiam, czy ta alokacja to jest Kamile, czy mi się wydaje? Nie, ale podobne profilowe. No. Nie, to ta pani jest ode mnie całe życie. No, jeszcze jest Larysa, właśnie Larysa. Cześć, Larysa. Laryska, ja ci chciałem pogratulować, w ogóle ostatnio się dowiedziałem, słuchaj, że ty zostałaś wiralem na TikToku, że z głosem Larysy jest dźwięk. Że ciebie na adwokata nie stać, a to dopiero na zęby, kurwa. Larysa, to było pół roku temu. Pół roku temu. Jezu, Larysa, ty jesteś famous. Rafał, puść mi oczko. Mateusz, że ty się nie śmiej, tylko też. To była ta Larysa. Dokładnie. Do Moniki, nie? Karlita, skończ odkurzać. Ty musisz do mnie zadzwonić potem na plotę albo jutro. Zanim tyle ci do opowiedzenia, stara, co ty się wyprawia. A, no poszła odkurzać. Dobra. Nie odkurzam. Albo zupkę chińską robisz znowu. Nie. Włosy myjesz. Ani to. Nie. Królewna wstała. Odpisuję. Komu? Naczelnemu. Na pewno nie tobie. A zamknij ten ryj, śmieciu. O nie, będziesz chciał, to bym gdzieś napisał. Spierdala. I tak byś nie napisał. Karla, ty zadzwoń do mnie potem jutro na ploty. Ja mam takie rzeczy ci do opowiedzenia, że ty padniesz, nie? Okopara ci opadnie, stara, słuchaj. Tyle rzeczy się dzieje. Dobra, ja przyjmę twoje zaproszenie. Ja trochę rzeczy do powiedzenia, ale to na pewno to się zjebie. Co? No. Ale jeszcze raz powtórz. Że też mam ci trochę rzeczy do powiedzenia, na pewno to się zjebie. Ty mnie zjebiesz? Mhm. Rafał, nie strasznie. O, lubię to, Karla, jak ty mnie zawsze wyzywałaś od przygłupów. To jest uśmiech, mam. Szalka, ale ty dostałaś to zdjęcie przecież. No Karla akurat do mnie zadzwoni, bo to jest moja bestia dawna. No to się z Karlą super dogadowaliśmy. My to byśmy udaną parą, naprawdę. No chuj. No tak! Jak Karla, ty mnie kochałaś. Dzień w dzień rozmawialiśmy. O gotowaniu. Ten jakiś się zrobił, kurwa, FIFA Rafa do każdego. Patencjusz, nie? To Patencjusz. Ja po prostu jak był taki wstydliwy, tak teraz wszystkich wyrywa, nie? Technologia. No ja tu jestem książę, na mnie książę wołają. Mati jest queen, a jestem książę. Podobno. A ja w tym prawdę to nie wiem. A o czym ty mówisz, kochany? Dokładnie, on mnie nękał, pani Magdalena. Tak, ją nękałem, ja mogę dopiero zacząć nękać. Mati, ja w piątek, pamiętasz o tym się razu, to my ja wsiadamy i jedziemy do pani Magdaleny, ona ma lipę, nie? Zrobimy jej rozpierduszkę? O tak, ja jej tam zrobię dymy, nie? Kochana, bo proszę zabiegi na twarz za darmo, o, masaż stóp. I kończyny dolne. Mi zrobisz u nóg, ładnie tutaj wypiłujesz, oczyścisz płytkę paznokcia. Blokuj, Boże. Pani Marzio. Bloka nie boimy. Jeszcze masaż głowy, twarzy poprosiłabym. O, naczelny, dłoni. Proszę. Pa, naczelny. Mam strasznie zmęczone ciało, a to byłoby, wiesz co, lekiem dla snu.
A, no do, a kosmetologiem, a nie możesz być zaraz masażystką jednego dnia. Marluś, kochana, bo jak ja ci dawno nie słyszałem ten twój uspokajający, piękny głos, Karlitka, moja kochana. Wiecie co, tak, nie kocham was tak wszystkich, jak kocham Karlę. Ona jest... Tam już ciekniesz botoks do całej ryj, o. Ja cię tak kocham, Karlitka, przecież wiesz o tym, że my zawsze byśmy idealni i dla siebie stworzeni, my byśmy po prostu zajebiści.